No siema, jak to normalnie chyba Wigilia jest grana. Ludzie. Chwila, czy może tego nie zgasić? Tea. Co tam? Wigilia jest. Nie ma śniegu. Bo nie ma. Także wesołych świąt wszystkim. Złego jajka i tak dalej. W ogóle. Wbiłem sobie ten 60 level. Kurwa, chodząc z ekwipunkiem bardzo, bardzo przyzwoitym. Moje wyczerpanie nie starczyło na ani gram dalej. Poza tym patrząc, jaki ja posiadam ekwipunek. Czasem sobie tutaj biłem tego lisza, tylko chodzi o to, że gra na tym serwerze może być bardzo trudna ze względu na to, że... No zobaczmy sobie Unię na przykład, ile ma. Najwięcej online było 206, graczy online w tej chwili 46. Okej, okay. A zobaczmy sobie Deimos. Co? Jak tu kurwa gra? 10 tysięcy postaci. Wy mieliście rację, że tu się kurwa każdy dostaje, bo naprawdę jak... No to na Unii nie ma tyle, na Unii jest 7 tysięcy, a na tym Deimosie zasranym kurwa jest 10 tysięcy. Nie wiem, ten serwer chyba już trochę ma. Nie wiem. Ale patrzcie, jak są światy, no chyba to jest nowy w miarę, ale są światy, gdzie gra 100 osób, najwięcej było 50, kurwa, online w tej chwili 9, a na Deimosie jest kurwa teraz 180, to jest jak zwykły, to jest naprawdę jak zwykły świat. I zobaczmy sobie, porównajmy. Nie no, tu po 40 tysięcy, ale na Brutalu, na przykład, no kurwa, rozumiecie to, że świat prywatny ma tyle co Brutal, na przykład? Masakra. Pojebało ludzi. Więc kurwa, powiem wam naprawdę, że granie na tym serwerze może być trudne, bicie jakiekolwiek elity może być trudne i w ogóle robienie czegokolwiek na tym świecie może być trudne. Nie mam żadnych smoczych quest i tak dalej, mam gówniany ekwipunek, który w miarę jeszcze jakoś tam można będzie ogarnąć. Chodzę na 60 levelu z hełmem na 18 level, bo nie miałem naprawdę... Nie miałem żadnych zamienników, nic nie miałem i tak dalej. Nie wiem, bicie orlicy i tak dalej. Ja tutaj na tym serwerze naprawdę nic nie zrobię. Po chuj, ja tu kurwa gram. Tylko chyba czuję, że zmarnowałem czas. Bo ja tutaj naprawdę nic nie zrobię. Dobra, mam miecz na 50 level. No ale ten hełmik to jest naprawdę kozak. I co? Mogę sobie ok iść powiedzmy na jakiegoś razu glaga. Mogę coś tam innego zrobić i tak dalej. Ale patrzcie, nawet kurwa na Unii sobie... O, tutaj już nie pokazują loginu. Kiedyś był pokazywany login, jak wchodziło się w tą konfigurację i ja tak w sumie też nie chciałem pokazywać i tak dalej. Potem to mam wyjebane. Nieważne. No i aż padliśmy z wrażenia. Bo nie założyłem błogosławieństwa. Także super. I tak... No, ciężko może być na tym Deimosie i nie wiem, co ja mam dalej robić. Ja mogę ok wbijać ten 300 level naprawdę i no ale kurwa, tu gra od chuja ludzi. To ja nie wiem, czy już lepiej nie byłoby na jakimś zwykłym świecie grać i naprawdę coś takiego robić. Ja usunąłem, żeby założyć tu postać, usunąłem 60 level na Darwunie, bo nie chciało mi się slotu wykupywać na... Ja nie mam tutaj też zezwolenia. 100k za teleport do Eder. Dobra, możemy iść do tego, do razu glaga, którego prawdopodobnie nie ubijemy i wątpię, żeby była taka szansa. Jeszcze jestem tak biedny. Jestem tak biedny. Czekajcie. Weźmiemy sobie... Bo idę na drugą Wigilię niedługo, więc ustawię sobie budzik i tak dalej, jakbym dostał telefon i tak dalej, więc... Żeby nie było. Dobra. 50, 64. Czy mnie na cokolwiek stać tutaj? Nie stać mnie. Nie stać mnie. Żabi król. Z czego to jest? Gwiazdka, aha. Dobra. Dwuręczna. Prawie byłoby mnie stać. Chociaż chyba ten z Lisza jest i tak lepszy. No właśnie chciałem z Lisza sobie zdobyć to. Nie stać mnie, nie stać mnie, nie stać mnie, kły. A jakiś ziomek w ogóle mówił, że mogę do niego napisać. To napiszemy do niego. Skorzystamy z pomocy i zobaczymy sobie. Dobra, powiadomienia. Moim skromnym zdaniem to taka E2. Przeczytałem margonym śmiechem, ok. Napisz na pocztę.
Nick, twój krzyż, a ja ci odeślę prezent. Twój krzyż. Kurwa, czy, nie wiem, czy on dobrze napisał, czy, bo wiecie, czy na, przez ukreskowany, czy przez opisać. Napiszemy. Na pocztę jeszcze mnie stać. Także chyba nie będzie aż tak... Dobra. Twój ksys. Tak? Elo, to ja. Sosusiek. A, dobrze napisał. Po prostu ja myślałem, że może, wiecie, ukreskowane i tak dalej. I co? A, dobra. Jak wam mogę opowiedzieć to, na czym sobie ekspiłem? Chciałem ekspić na koboldach. Chciałem. Nie mógłbym. Ekspiłem do... tam na 40, do 50 levela, no to tam wiecie, jeszcze jak nagrywałem ostatnio i tak dalej, to siedziałem sobie na tych śmiesznych orkach. O, Patryka może znajdziemy. Siedziałem sobie na orkach, a do od 50 levela do 60, naprawdę do 60 levela siedziałem na pszczołach. Jeśli byście zadali mi pytanie, czy ja nie dawałem rady na początku, ja w ogóle musiałem ekspić na pszczołach. Ja naprawdę potrafiłem paść na 59 levelu z bez błogosławieństwa, że miałem właśnie z błogosławieństwo z jakiegoś tam nie wiem. A właśnie, o, z tych skrzynek, tak, to możemy sobie też skrzynkę prawdopodobnie otworzyć, czy nie, to chyba wydaje mi się, że do 50 poziomu i na koniec dostałem, jest tu kurwa Baki, który mnie wyjebie we fraki i będzie hit taki, że ja mu spierdalam, bo jestem taki, mam teleport do Nital przynajmniej. To jednak można ogólnie robić sobie teleportację pomiędzy miastami, jeśli nie mamy zezwolenia. Bo tak jak w przypadku Eder jest to 100k za jedno życie, dosyć sporo, a raczej długo się nie robi tego wszystkiego. No. No ale udało mi się 60 level wbić, chodząc z tym zajebanym hełmem. Chociaż moja reszta ekwipunku też do najlepszych nie należy. Nawet nie wiem bardzo, jaki mógłbym sobie kupić hełm. Myślałem, że z Krogora tam lotnę sobie ten zwykłą koronę na 40 level i tak dalej, no ale ktoś tam stał i tak dalej. Ja nie miałem też bardzo czasu, żeby coś takiego zrobić. Na Mushite też nie pójdziemy, bo nie mamy zrobionych questów z wioski startowej, bo to jest wymagane. I jest Razuglak i ja jestem... O kurwa! Ktoś... Ej... Aha, to... Aha... A to ja padłem. A to ja kurwa padłem na nim. Mamy naszyjnik. Kurwa, ktoś wyrzucił naszyjnik, on mi się w chuj przyda. Dobra, nie wiem, możemy w międzyczasie iść sobie, ale wrócimy, obiecuję. To może zrobię małe cięcie? Tak, zrobimy małe cięcie. Powiem wam tak, że osiągnęliśmy jakże wysoki, tak nagrywa się, jakże wysoki podnieśliśmy naszą stopę życiową, kurwa. I zakupiłem sobie parę zwyklaków. Tam popatrzyłem sobie na Emargo, gdzie co mogę kupić. I coś się da kupić. Nawet mam dwurękę, mam jedną rękę. Zamieniłem sobie parę rzeczy, że no, jak na zwykły ekwipunek, który jest ogólnodostępny od handlarzy, to coś tam ugramy. Możliwe. Więc nie wiem, pójdziemy sobie z walką turową i zobaczymy. Tutaj jest ogólnie, no, pewnie, na pewno to znacie. Jak nie macie teleportu, to podejdziecie tutaj i lecicie w melanż. I otrzymujecie wino. Albo nawet czasem 3. 18. Wymagany poziom. Dobra. I pójdziemy znowu na Razuglaga i... O, znaczy to też jest to pytanie cały czas, czy ktoś będzie. Patrzcie, unikaty kurwa leżą na ziemi. Ej, właśnie, bo jest kalendarz adwentowy. Ja nie zdobyłem ani jednego... ani jednego... Mały prezent. Kuferek szczęśliwca. Nie to. Wow, błogosławieństwo. Fajnie. Ej, to możemy sobie to pobrać ogólnie na wszystkim. Konsumpcyjne. Kliknij dwukrotnie, aby dobrać zawartość. No dobra, kupon na outfit i tak dalej, tylko tak naprawdę to ja tutaj nie będę prawdopodobnie kupował nigdy smoczych łez, więc to nie jest mi potrzebne, ale mamy tak, bombkę trolla. I mamy błogosławieństwo, które może nam się przydać. A się przyda. Także spoko. No.
To co, kupiłem sobie hełmik. Już nie chodzę z hełmem na 18 level. Tylko na troszkę wyższy. Pierścień, no... Ej, w ogóle, patrzcie, bo ja mam 13% na kryte. Ja dodałem sobie też umiejętności w krytyk. Ale... No dużo to nie daje i szansa, że taki krytyk mi wejdzie, tak jak na przykład jeszcze mam, jak to się nazywa, niszczy pancerz przeciwnika wysokości, obniżenie punktu procentowego. Aha, myślałem, że tutaj jest też zwiększenie szansy na cios krytyczny, ale jednak nie. No i mam nadzieję, że coś tam ugramy. W ogóle, nie, no tak jak kiedyś w umiejętnościach na wojownika, szeroki zamach to była broń, przepraszam, to była umiejętność, która była zarezerwowana stricte dla, powiedzmy, oręża, który jest taki większy rozmiarowo i tak dalej, że możemy walnąć paru naraz. A teraz szeroki zamach jest jakby umiejętnością pasywną, znaczy wcześniej też był umiejętnością pasywną, tylko że teraz jest, nie, on był chyba dla każdej, do, chuj tam, ale jest właśnie dla jednoręki, a dla dwuręki już na przykład takiego szerokiego zamachu nie mamy. No. W ogóle, nie wiem, tam leżał naszyjnik Razuglaga, który był jakby taki questowy. W ogóle coś tam, jak tutaj czytałem, to są jakieś takie eventy, ale no kurwa, w chuj tu ludzi gra. Więc dostać się na ten świat, żeby kurwa użerać się z 10 tysiąc, nie no, chyba tutaj gra 6 tysięcy, tak? Czy coś takiego. No, z 6 tysięcy chyba gra. No to kurwa, to jest strasznie dużo. Znaczy, to jest 6 tysięcy postaci, więc niektórzy nawet jeśli mają 5. W ogóle ja pamiętam czasy, że można było mieć 3 postacie. Teraz to nie wiem, chyba 5 można mieć postaci na jednym świecie i to jest przesada. Dużo. Bardzo się zmieniła ta gra. Bardzo dużo zmian uległo. Tak jak na przykład, nie wiem, ta droga tworzenia miała być, że chodzimy sobie tutaj z węgiel, załóżmy, i z tego węgla, nie wiem, kurwa, pochodnie zrobimy. Więc nie wiem, czy to doszło do skutku, czy nie doszło do skutku, ale wiem, że ja tutaj nic nie ugram, także chyba pierdolę to. Nie wiem, możemy sobie jeszcze iść na Unię. Dobra, no to ja kurwa na tym Deimosie to sobie nawet nie pogram, bo tu kurwa ludzie stoją, kurwa, 20 milionów ludzi jest. Naprawdę, i to jest przejebane. To już kurwa na tej Unii chyba lepiej grać, bo tutaj mam po pierwsze przedmioty, po drugie jest mniej ludzi. Paradoksalnie na Unii, gdzie to jest zlepek wszystkich światów, to i tak jest tutaj mniej ludzi jak na tamtym Deimosie. Wiecie, ja też nie patrzyłem zupełnie na ten świat, tylko napisałem elo, dodajcie mnie, a oni ok. No, każdy się dostaje, bez kitu. Także, no, śmiesznie. Masuło chuj. Ale ma kto płacić smocze łzy? Ma. Z jednej strony ciekawe, tylko z drugiej strony jako nowa osoba i tak dalej, no nie ugrasz nic na tym świecie. Nie ma takiej opcji, żebyś ty cokolwiek tutaj ugrał. Dobra, wiecie co, ja tu pierdolę tą grę, kurwa, idę sobie. Naprawdę, elo.